Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest How Guy, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu panowie grali w Winston-Salem, panie rywalizowały w Granby i Cleveland. Oprócz tego rywalizowano również w kwalifikacjach do zbliżającego się, rozpoczynającego się w zasadzie już dziś US Open. Tam rywalizowały dwie Polki, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, niestety nie przebrnęły kwalifikacji. O ich meczach oczywiście sobie powiemy i nawet od nich zaczniemy. Oprócz tego ćwierćfinał Magdy Linet oraz druga runda Magdy Fręch. To też dosyć takie ciekawe highlighty, polskie highlighty z tego właśnie tygodnia. Ale zanim zaczniemy, pragnę przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bookmacher Forbet. Z kodem TBD macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie zachęcam do skorzystania. I przechodząc do meritum, zaczynając właśnie od kwalifikacji i może od Katarzyny Kawy, która niestety nie była przebrnąć nie tyle kwalifikacji, co pierwszej rundy, ale też trudno jej zarzucać, no bo nie była faworytką. Grała z Liną Noskową, zaledwie 17-letnią Czeszką, która no, jest po prostu naprawdę wielki, wielki czeski talent. Zresztą nie jedyny i o tym też za chwilę powiem, ale to, co w tym meczu, ten pierwszy set 6-1, w zasadzie Linda Noskowa rozbiła Polkę, nie miała Katarzyna Kawa wielkich szans, natomiast w drugim secie powalczyła już o wiele, wiele bardziej. O zwycięstwie musiał rozstrzygnąć decydujący gem w tej breaku do 2, czyli dość pewnie wygrała Czeszka, natomiast to też brawa dla Katarzyny Kawy, że w tym tiebreaku zagrała. No szkoda, że nie dało rady doprowadzić do trzeciej partii. Tam może ten mecz potoczyłby się w różne strony. Natomiast Linda Noskowa nie tylko wygrała z Katarzyną Kawą, wygrała też 2 następne mecze i koniec końców awansowała w wieku 17 lat, rocznik 04. Nieprawdopodobne. I co ciekawe, no, to nie jest taka jedyna perełka czeska, bo mamy przecież Sarę Bejle, która też zagra w tym US Open, jeszcze rok młodsza, 16-latka. I mamy oczywiście Lindę Fruchwilde, mam 17 lat. Niesamowicie, jak czeskie tenisistki, i mówię tu z intencjonalnie tenisistki, nie tenisiści, jak nieprawdopodobny, jak masa tenisistek z Czech właśnie rywalizuje na tym najwyższym poziomie, ale żeby 3 nastolatki zagrały w głównej drabince Wielkiego Szlema i to nastolatki mające 16 i 17 lat, no to jest naprawdę ogromny, ogromny wyczyn i trzeba szapoba dla czeskiej federacji i ich szkolenia, no bo jest to naprawdę spory, spory wyczyn. Swoją cegiełkę dołożyła w cudzysłowie oczywiście Katarzyna Kawa, ona przegrała z Liną Noskową. Natomiast Maja Chwalińska też przegrała, natomiast w drugiej rundzie, ona w pierwszej rundzie wygrała Starą Wurt i za to brawa, no bo to też młodziutka zawodniczka. Ona wygrała z Polką pierwszego seta 6-1 i wydawało się, że jakoś gra Maji Chwalińskiej się posypała, że coś jest nie tak. Natomiast Maja na drugiego seta wyszła zupełnie odmieniona. Wygrała 6-1 w decydującej partii, wygrała 7-5 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji. To jest naprawdę wielki wyczyn i właśnie za ten comeback, za to, że z tej strony mentalnej wyszła zupełnie odmieniona, zagrała swój tenis i była w stanie wygrać mecz pierwszej rundy. W drugiej rundzie niestety już tak kolorowo nie było, no bo ona niestety wygrała właśnie pierwszą partię 6-4, natomiast tutaj odwrotnie, grała z nastoletnią Rosjanką Eliną Avanesyan bodajże, nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, 19-latka z Rosji, tym razem to ona była w stanie odwrócić losy meczu i wygrać 6-1, zresztą też w drugiej partii, a w trzeciej bodajże 6-4 i wyeliminowała Polkę z marzeń o zagraniu w głównej drabince Wielkiego Szlema. Rosjanka trzecią rundę również przebrnęła i zagra dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, no to szkoda, no bo ta drabinka naprawdę wyglądała dość obiecująco, zwłaszcza po zwycięstwie w pierwszej rundzie. Tutaj ta 19-letnia Elina, następnie też bodajże rywalka z Japonii, która nie wiem czy uczy, ja nie pamiętam jak nazywała się rywalka Eliny, natomiast to były zawodniczki do przejścia i zresztą patrząc nawet na losowanie pogromczyni Chwalińskiej, no to ona trafiła na Aleksandrę Krunić, która też przecież jest zupełnie do ogrania w tej głównej drabince. Potem w drugiej rundzie ewentualnie Barbora Krejcikowa, czyli też zawodniczka
prezentująca się z nie najlepszej strony, także trzeba niestety, no można żałować tego, no bo mogła trafić Maja Chwanicka dosyć dobrze i nawet trochę pograć na tym wielkim szlemie, natomiast niestety nie będzie to aż tak wysyp Polaków, jak miał miejsce na Wimbledonie, będzie ich pięcioro. Będzie oczywiście Magda Frejch, Magda Linet, Iga Świątek, u panów tradycyjnie Kamil Majszczak i Hubert Hurkacz. Jeżeli chodzi o panie, to Frejch i Linet rywalizowały w tym tygodniu. Magda Frejch odpadła w drugiej rundzie, odpadła z Darią Kasatkiną. To zresztą zawodniczką, która później turniej w Grandi wygrała. No to to jest też trudno mieć jakiś zarzut właśnie wobec Magdy Frejch, no bo to było dosyć ciekawe, bo tam przystanie 5-0 w drugim secie dla Kasatki, na mecz przerwano, dokończono dopiero następnego dnia. Dwa gemy wygrała Magda Frejch, ale na więcej nie było jej stać. Wydawało się, że może pachnieć jakimś małym comebackiem, może podreperowaniem tego wyniku. No i uchroniła się przed tym tradycyjnym rowerkiem, natomiast też, właściwie to nie nad rowerkiem, tylko nad bajlem, no bo ten pierwszy set trochę bardziej wyrównany jednak ze strony Polki. Kasatkina następnie grała z Noam Parisas-Diaz, potem w finale jeszcze mierzyła się z Darią Saville z Australii. Daria Kasatkina, dziewiąta rakieta na świecie, jest naprawdę w świetnej dyspozycji. Co ciekawe, cały czas tradycyjnie bardzo słabo serwisowo wygląda Rosjanka. To jest też ciekawe. Ona i w pierwszym meczu, gdzie tam straciła seta z Minnen, i właśnie z Duną Parisas-Diaz chociażby, ona tam musiała bronić się aż przed 10 breakpointami. W meczu z Duną Parisas-Diaz ciekawa statystyka, ani jednego asa, 9 podwójnych błędów, a to nie uchroniło ją przed zwycięstwem 6-3, 6-2. To też jest dosyć ciekawe, że jeżeli popatrzeć by tylko na te statystyki serwisowe, no to wydaje się, że przecież trudno w ogóle patrzeć na to, że jak ktoś by pokazał po prostu tylko serwisowe statystyki Kasatki, no to bym pomyślał, że to jest ktoś, kto po prostu ten mecz przegrał. No, ona po prostu tak już gra. No i to jest jej zdecydowanie duży mankament, ale w tym turnieju akurat nie przeszkodziło i to w zwycięstwie. Obsada też nie była najmocniejsza, nie miała jakichś mocnych rywalek i myślę, że to też ma ten plus, że nie jest jakoś specjalnie zmęczona przed rozpoczynającym się US Open, a wiemy, że to też często jest problemem. Jest to dość problematyczne, no bo jednak czasami po jakiejś mordelczych bateliach, tak było chociażby z Caroline Garcia, ona przed Wimbledonem wygrała tam ponad 3 godziny finału, musiała zagrać, potem zagrała i przecież cierpiała z powodu kontuzji, chyba bodajże w trzecim bądź czwartym meczu z Tomljanović, o ile mnie pamięć nie myli. Tutaj na szczęście raczej takiego scenariusza nie widzę, no bo dość pewnie przebrnęła przez te wszystkie rundy. Ale nie tak pewnie, jak w Cleveland przebrnęła Samsonowa, bo to jest nieprawdopodobne, co zagrała Rosjanka. Ona oczywiście nie straciła seta, to raz, ale najdłuższy mecz zagrała z nią ten ćwierćfinałowy właśnie Magda Linet. Ona zagrała bodajże godzinę 35 i to był najdłuższy mecz. Te dwa sety to były najdłuższy mecz w całym turnieju. Samsonowa potrafiła zejść nawet poniżej godziny z rywalkami, ale kręciła się mniej więcej w okolicach godzina 10, godzina 15. W pierwszym meczu 6-0, 6-1 z Szymanowicz z Białorusi. Oprócz tego też takie naprawdę wyniki dosyć miażdżące dla rywalek. Świetny mecz z Samsonowej, świetny turniej Samsonowej. Zresztą Magda Linet przecież podchodziła po naprawdę fenomenalnym, być może najlepszym meczu w tym sezonie, a może nawet statystycznie jednym z najlepszych w jej karierze, no bo w drugiej rundzie po zwycięstwie z Putincem Magda Linet zagrała z Soraną Krsteą z Rumunii. Tam bodajże 37 winnerów, 2 niewymuszone błędy, ani jednego breakpointa. 90% wygranych piłek po pierwszym podaniu. Statystyki kosmiczne, naprawdę nieprawdopodobne. Patrzyło się na to z podziwem i naprawdę zagrała mecz fenomenalny. A zagrała z Samsonową i też nie była w stanie wygrać seta Magda Linet. I to też dosyć wymowne, ale to też pokazuje jej, w jak świetnej formie jest oczywiście Rosjanka. Ona w tym miesiącu wygrała już inny turniej, także ona jest na fali 10 zwycięstw z rzędu. Wcześniej wygrała
w Waszyngtonie. Tam musiała niestety przegrać dwa sety tutaj. Już nie była tak łaskawa dla rywalnej, jak wygrała chociażby Sasnowicz. Przecież to też są naprawdę dobre tenisistki. Tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, będzie grała pierwszą rundę z Sarą Bejwiek. To też 16-latka będzie miała naprawdę ciężki sprawian i bardzo trudne zadanie do wykonania. Natomiast zobaczymy, jak poradzi sobie Czeszka. Natomiast Rosjanka może być, zwłaszcza, że jest 35. rakietą świata, że to nie jest, ona nie jest jakoś wysoko rozstawiona, może namieszać i jeżeli utrzyma tę dyspozycję, raczej nie powinna być zmęczona, no bo takie godzinne mecze nie powinny ją zmęczyć. No to zwyciężczyni z Cleveland, triumfatorka tego turnieju, może naprawdę namieszać na tym US Open. Zapowiada się bardzo ciekawy turniej w jej wykonaniu. Jestem niezmiernie ciekaw, jak zagra. Mnie osobiście sankcjonowana i bardziej się kojarzy z tym meczem z Igą Świątek ze Stuttgartu i wiem, jak groźna potrafi być. Teraz nie tylko groźna, ale zabójcza była dla swoich rywalek. Zobaczymy, jak poradzi sobie na tym szlemie. I to tyle, jeżeli chodzi o turniej pań. No ale u panów też dosyć ciekawie, no bo tam twój drugi tytuł w życiu wygrał Adrian Mannarino. Też fantastyczna historia. On przecież na zeszłorocznym Wimbledonie, bodajże na Wimbledonie, albo to na Roland Garros było, ale chyba na Wimbledonie, o ile mnie pamięć nie myli. On grał z Federerem, miał bardzo duży problem, bo doznał kontuzji kolana. Wydawało się, że to może nawet skończyć jego karierę, bo też były takie głosy tuż po kontuzji. Ale na całe szczęście Francuz nie poddał się, wrócił dosyć szybko zresztą do turu. No i teraz wygrał swój drugi turniej w karierze, wygrał go właśnie w Winston-Salem, tam kiedyś triumfował zresztą Hubert Hurkacz. To niestety wtedy nie przełożyło się na dobrą dyspozycję na US Open. Zobaczymy, jak będzie u Francuza, no ale Adrian Mannarino, niesamowity już historię pierwszego meczu, tam grał z O'Connellem. Pierwsza runda, 3 tiebreaki, ponad 3,5 godziny meczu. Był nawet bodajże 6-5 w trzecim secie dla O'Connella, serwował Mannarino. Był 0-40, miał 3 meczowe z rzędu Australijczyk, ale Mannarino obronił się, a potem wygrał dość pewnie tiebreaka. Natomiast mecz z wielką, ogromną dramaturgią. Naprawdę niesamowite spotkanie, ale to też był jedyny set, który oddał Mannarino w całym turnieju, później już dość pewnie, a w półfinale pokonał nawet rozstawionego z dwójką Botica van den Zandschulpa 6-0 w pierwszym secie. To też ogromna rzecz i świetnie zagrał Mannarino w tym turnieju. W finale pokonał Nelson Jere, co też jest w ogóle sensacją, że to właśnie Jere zagrał w finale. To zawodnik, który zdecydowanie kojarzy się z rozgrywką na nawierzchniach ziemnych. Raczej trudno go widzieć gdzieś dalej, właśnie na twardym czy na trawie. Natomiast w pierwszej rundzie pokonał Davida Goffin, to też wielkie osiągnięcie, no bo Goffin w naprawdę niezłej dyspozycji jest w tym sezonie, chociaż faktycznie dość taki trudniejszy czas jednak dla Serba, ale Mannarino był w stanie wygrać cały turniej, pokonać rywali, nie odpuścić seta, no i tradycyjnie świetnie serwujący Mannarino, dość równie grający, to jest dość równo grający, to jest też taki kasus zawodnika, że on potrafi grać bardzo, bardzo słabo momentami, ale jeżeli gra dobrze, jeżeli gra regularnie, to jest bardzo niewygodnym rywalem. No, przekonał się o tym oczywiście chociażby Hubert Hurkacz, który już na wielkim szlemie nawet był w stanie przegrać z Mannarino, ale właśnie ten dobry serwis, regularna gra w głębi kortu, to jest zagrożenie dla wielu, wielu tenisistów i w tym turnieju okazało się zabójcze dla wszystkich rywali Francuza. Także ogromne gratulacje dla Adriana Mannarino. On triumfuje w ostatnim turnieju przed US Open. Dzisiaj rusza US Open. Hubert Hurkacz zagra z Oscarem Otte. Kamil Majszak z Alejandro Tabilo. To też dosyć ciekawy mecz, no bo według mnie Tabilo jest lepszym tenisistą, jeżeli chodzi na pewno o ziemię, ale na nawierzchni twardej, tam gdzie Majszak powinien grać najlepiej. No to tutaj mecz 50-50 ze wskazaniem na Majszaka pewnie, natomiast Tabilo potrafi zaskoczyć. Bardzo lubię tego Chilijczyka. On ma ogromne umiejętności tenisowe.
No oprócz tego Iga Świątek gra z Jasmin Paolini i to też ciekawe, no bo taka rywalka, która też potrafi namieszać, ona też może być niewygodna. Grała w 2018 roku, Iga Świątek wygrała z nią 2-0. Miejmy nadzieję, że tak samo zagra w tym roku na tegorocznym US Open. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni tydzień, no to by było wszystko. Zobaczymy się za tydzień i będziemy mieć już jakiś ogląd właśnie, ilu z tych pięciorga Polaków obejrzymy w drugim tygodniu. Tradycyjnie ta minimalna ilość to jak zawsze dwoje. Zawsze tak się liczy, że i Hurkacz, i Iga Świątek zagrają w tym drugim tygodniu. Miejmy nadzieję, może ktoś dorzuci coś od siebie. Jestem ciekaw, jakie historie będzie można opowiadać właśnie w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to wszystko. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!